w Krupieniu gramy, bo lubimy. Nagrodę dla najlepszego bramkarza otrzymuje bramkarz z Ty w świecie. Wielkie brawo! Jest statuetka Wilka, może sobie postawić. Dzięki. 11. Dominik Łaś. Wielkie brawo. I MVP, czyli najlepszy zawodnik, również trafia do drużyny Olimp. Jest to zawodnik z numerem 7. Kacper Markuszewski. Wielkie brawo. Czyli dwie statuetki trafiają dla Olimpu Jerzewo. Brawo, Grzegorz. Dobrze, teraz zaczniemy wręczać pucharę. Czwarte miejsce z bilansem bramkowym. Dwie strzelone, tylko 24 strzelone. Drużyna Młode Wilki, zapraszam Filip po odbiór. Brawo, czwarte miejsce, pierwszy turniej. Drużyny Ragnar Barber i Wilk. Pierwszy mecz, puchar. Dobrze, trzecie miejsce z bilansem bramkowym. 9 strzelonych, 11 straconych. Zieloni Łąk, zapraszamy. 3 punkty. Drugie miejsce, 6 punktów, 13 bramek strzelonych, 9 straconych. Klub sportowy da w świecie. Brawo! Najlepszy zawodnik z numerem 7 strzelił 4 bramki, Zieloni Łąk z numerem 8, 5. No i pierwsze miejsce, klub sportowy Olimp. Wszystkie mecze wygrane, 22 bramki strzelone, 2 tylko stracone. Wielkie brawa, pierwsze miejsce. Dobrze, słowem jeszcze zakończenia. Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować taki turniej, że przyjechała drużyna tutaj z polskiego Łąka. Tak, Łąka? Łąka? Węgla. Zdania są podzielone. Tak, postaramy się jeszcze w październiku zorganizować podobne turnieje. Tutaj rozmawiałem z Ciemkiem z polskiego Łąka, Węgla. Węgla. Na temat organizacji, to tutaj, czy to właśnie Unii. Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim też rodzicom za poświęcenie. Niedziela rano to jest czas odpoczynku, ale jeżeli młodzież chce uczestniczyć w rozgrywkach, to gorąco zapraszamy. Jeszcze mamy dla każdego po pamiątkowy medalu maklerze, także Marcin, daj to tutaj. Będzie można sobie na lodówkę powiesić. Gramy, bo lubimy, z Wilkiem, także zapraszam, możecie sobie odebrać po jednym magnesie. No i to tyle. Dzięki jeszcze raz. Wielkie brawa. No i oficjalnie mogę powiedzieć, że piknik Wilkiem się rozpoczyna. Dziękuję. Piknik Wilkiem się rozpoczyna. Są dmuchańce. Tam będzie strefa gastronomiczna, leżacz.